że jakaś część przeczyta, jakaś część stwierdzi, nie opłaca mi się i odstąpi, tak? Przecież ten Stasiek to jest katolik, to jest oszust, taki Zelewski z krzyżami chodzi, to kłamie, to co ty chciałeś. Tyle tylko, że zdecydowana większość już machnie ręką, już twierdzi, już wydane, już zapomniałem. To może teraz posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia druga strona. Odpowiedzią Polskiej Izby Ubezpieczeń na ten problem jest, a właściwie będzie, tak zwany kodeks dobrych praktyk. Prace nad nim rozpoczęły się mniej więcej rok temu, mówi rzecznik Izby Marcin Tarczyński. Naszą intencją jest to, aby dzięki tym dobrym praktykom klient, który przychodzi kupić pralkę, telewizor, tak, że umowy ubezpieczenia jest napisane. Ponosimy, my jako ubezpieczyciel, ponosimy odpowiedzialność, jeżeli do uszkodzenia tego ubezpieczonego sprzętu, tego przykładowego sam Stasiek mówił, że dojdzie w wyniku tego Zelenskiego wywiozą za psychiatrykę. A nieszczęśliwy wypadek to jest taka sytuacja. I tam siedzi jeszcze. Ja tutaj czynię bardzo duże uproszczenie, bo to oczywiście w zależności od różnych umów, od różnych ubezpieczycieli te definicje będą brzmiały inaczej, ale mówię tu o takim rdzeniu tej definicji najczęściej tego nieszczęśliwego wypadku. To będzie taka sytuacja, kiedy do uszkodzenia doszło w sposób nagły, niespodziewane i na skutek działania siły zewnętrznej. I ta siła zewnętrzna nie jest dalej zdefiniowana. Notabene to jest według, my o tym mówimy, że to jest jeden z takich problemów tej umowy ubezpieczenia, bo to jest dosyć niejasne, tak? Pan i ja możemy, znaczy, tu trzeba trochę uruchomić własną wyobraźnię, tak? Znaczy, co będzie tą siłą zewnętrzną? Tą siłą zewnętrzną na przykład będzie wiatr spychający mój komputer z parapetu, jak zawiał i otworzył okno. Tą siłą zewnętrzną będzie, jeżeli my dzisiaj rozmawiamy, tak? Ja się panu nie spodobam i pan mi na przykład wytrąci telefon z ręki, tak? To też będzie siła zewnętrzna. Ale już nie będzie działania tej siły zewnętrznej, jeżeli ja w trakcie naszej rozmowy trzymam telefon w ręku i ten telefon mi się wyślizgnie. No zawsze można powiedzieć siła zewnętrzna, czyli grawitacja. No tak, tyle tylko, że trudno tutaj będzie byłoby wykazać, proszę zwrócić uwagę, że ta grawitacja zaczęła działać nagle na mój telefon, przecież ona działa cały czas. W sprawie uszkodzenia sprzętu, który był dodatkowo ubezpieczony, napisał do nas także pan Marcin. Jakiś czas temu, pisze nasz słuchacz, kupiłem laptopa, zaproponowano mi dodatkowe ubezpieczenie około 10% wartości laptopa. Na pytanie, czy różni się ono od normalnej gwarancji, pan odparł, że jest ono od wszystkiego. Niestety po roku od zakupu rozlałem napój na klawiaturę. Niedużo, ale wystarczyło, żeby niektóre funkcje klawiatury nie działały. Laptopa wysłałem kurierem do serwisu. Dostałem odpowiedź, że laptop nosi ślady zalania, a tego ubezpieczenie nie obejmuje. Wycenili mi w serwisie koszt naprawy na trochę ponad 3000 zł, podczas gdy zakup nowego sprzętu wyniósł 2300. Pan Marcin ostatecznie z tej oferty nie skorzystał i naprawił sprzęt na własną rękę. Jednak tutaj pojawiają się wątpliwości i pytania, na przykład, czy serwis miał prawo tak postąpić, czy, jak pyta pan Marcin, wykorzystano moją niewiedzę i skąd wzięła się cena naprawy przewyższająca cenę zakupu nowego sprzętu. Wie pan, tu troszeczkę wychodzimy poza problematykę stricte ubezpieczeniową. Dlatego, że to jest generalna, generalnie tak bywa, że drożej jest naprawić rzecz, niż ją wyprodukować od nowa, tak? No bo ją trzeba rozmontować, trzeba ściągnąć specyficzne części, nie ma całej tej linii produkcyjnej. Więc akurat to mnie niespecjalnie szokuje. Natomiast to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę w pytaniu pana Marcina, i to jest troszeczkę co innego. Mianowicie, jak kupowałem, to usłyszałem, że to jest ubezpieczenie od wszystkiego. Otóż mnie się wydaje, że ja co nieco wiem o tych ubezpieczeniach, jestem jednym z autorów raportu rzecznika finansowego. Ja nie spotkałem się w Polsce z takim ubezpieczeniem, które by było od wszystkiego. To byłoby świetne, ja bym chętnie zapłacił i naprawdę uczciwe pieniądze, ale ja po prostu nie widziałem takiego ubezpieczenia. I to jest to, co nas martwi, tak, że ci sprzedawcy mówią, to jest od wszystkiego, to jest przedłużona gwarancja, kiedy tak naprawdę nie ma takich rzeczy. Pan Marcin wysłał swój sprzęt do serwisu kurierem. Nie wiemy, czy koszty tej usługi pokrył on czy ubezpieczyciel. Natomiast wiemy, i to z państwa raportu, że zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe żądają od klientów, konsumentów, aby to oni zapłacili za transport, czy też za diagnozę danego sprzętu. I to jest taka rzecz dosyć mocno kuriozalna. Bo to, że ustalmy fakty. Fakty są takie, że to najczęściej nie są duże pieniądze. Tak, to sobie 40 zł, 60 zł. Ja nie znam nikogo, kto by po te 40 czy 60 zł specjalnie pisał skargę do rzecznika finansowego albo czym bardziej szedł do sądu. Natomiast to jest tak,
Jeżeli to jest zapisane w umowie, to generalnie można powiedzieć, no jest zapisane w umowie, strony wiedziały, spojrzały, umówiły się, no wszystko jest okej. Tyle tylko, że my nie widzieliśmy jeszcze takiego ptaka, innych ubezpieczeń, żeby koszty likwidacji szkody, bo tak to należy zakwalifikować, to jest koszt likwidacji szkody, żeby były przerzucane na osobę poszkodowaną. Żeby było śmieszniej. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i na jej podstawie wydane rozporządzenie ministra finansów jednoznacznie mówią o tym, że ustalenie, czy odszkodowanie jest należne, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, czyli w tym wypadku ustalenie, czy ten komputer był popsuty, czy nie i czy świadczenie się należy, to jest zadanie ubezpieczyciela. I koszty z tym związane, wiadomo, że jakieś koszty tu muszą powstać, tak? No chociażby ta ekspertyza serwisu, to są koszty własne ubezpieczyciela, które oni wpisują sobie w koszty. Więc to, czy to można zrobić? Pewnie można, ale jest to bardzo wątpliwe. A jeśli dostaniemy taki rachunek, to możemy powiedzieć, nie zapłacimy? Powiem panu, że ja mam wątpliwość. Ja bym, ponieważ mam takie doświadczenie, że jak ubezpieczyciel żąda takiej zapłaty, to najczęściej jest tak, że faktycznie w umowie to jest zapisane. I teraz w tym momencie trzeba by trochę się nagłówkować i trochę nakombinować, żeby wykazać, że takie samo postanowienie ze swojej istoty jest nielegalne. Na mojego czuja ono jest nie w porządku, ale jeszcze nie mam pewności, czy można powiedzieć, że ono jest nielegalne, czyli czy można powiedzieć, że to jest klauzula abuzywna. To teraz może idźmy dalej i posłuchajmy kolejnego telefonu. Kupiłem w ostatnim czasie pralkę, zapłaciłem więcej za to, że miałem ten komfort, rzekomy komfort tej przedłużonej gwarancji. Przekonywano mnie, że ta umowa będzie dla mnie wybitnie korzystna, że gwarancja będzie trwać znacznie dłużej. Kiedy ta gwarancja się skończyła, no, pralka się po tym okresie popsuła. Często producenci tak ustawiają właśnie teraz te nowe pralki, że one się psują niemalże idealnie po okresie gwarancji. Niestety, kiedy zwróciłem się do ubezpieczyciela, żeby ten pokrył wszystkie koszty naprawy, no, papierologia, przedłużanie trwało długimi tygodniami. Nie jestem zadowolony z tej oferty. Tu mamy dwa wątki. Jeden dotyczy opieszałości ubezpieczyciela, drugi żywotności samego sprzętu. Jeśli chodzi o ten drugi wątek, to jest on niewątpliwie ciekawy, ale na zupełnie inną audycję. Czy faktycznie jest tak, że producenci sprzętu specjalnie tworzą ten sprzęt, aby on miał tylko żywotność danej gwarancji? Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy wątek opieszałości ubezpieczyciela, czy my, konsumenci, mamy jakieś narzędzia, aby przyspieszyć ten proces, czy później ewentualnie możemy dochodzić swoich praw z powodu tego, że ten proces ciągnął się 400 filmów żeśmy wrzuciły. Myślę, że tu trzeba zwrócić uwagę parę na pewną istotną rozbieżność. Tak? To znaczy, jak mnie się popsuje pralka i ona nie działa, a ja mam czterech synów, z czego najstarszy jest w pierwszej klasie liceum, w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to jak mnie się popsuje pralka w środę, to jeżeli ja w piątek jej nie mam naprawionej, to u nas w domu zaczyna się robić dramat. I teraz, ja to tak po ludzku rozumiem, ale ja rozumiem tą sytuację tej opieszałości. Natomiast ja rozumiem też, że ustawa mówi jednoznacznie, ubezpieczyciel od momentu zgłoszenia, nawet nie od momentu powstania szkody, ale od momentu zgłoszenia ma 30 dni na to, żeby tą szkodę zlikwidować. I teraz, jeżeli mija 30 dni, ja dostaję należne mi pieniądze albo usługę, i ubezpieczyciel nic przez 29 dni nie zrobił, ale 30 dnia pieniądze są na moim koncie, to on jest w porządku i jest czysty jak łza. Nie ma tutaj żadnej przestrzeni do tego, żeby mu coś zarzucać. A jeśli dostarczy nam naprawiony sprzęt, bądź zwróci pieniądze dnia 32 albo 60, to zależy. Niestety. Ja wiem, że prawnicy mają taką przykrą tendencję, żeby mówić, to zależy, ale to faktycznie zależy. Dlatego, że tutaj inna będzie sytuacja, jeżeli ubezpieczyciel spóźnił się, bo jest źle zorganizowany, albo bo miał tyle roboty, tak, i miał za mało ludzi, to wtedy nie ma żadnego uzasadnienia, wtedy żądamy zapłaty poza należną kwotą, żądamy zapłaty odsetek, ale jeżeli jest tak, że ubezpieczyciel się spóźnił, bo zaszła jakaś obiektywna trudność, zupełnie niezależna od niego, ważna, która spowodowała, że nie mogli zlikwidować tej szkody w ciągu 30 dni, to wtedy 30 dnia zamiast tych pieniędzy ja powinienem dostać od ubezpieczyciela informację. Nie możemy zlikwidować jeszcze szkody, bo ale musi być informacja. Zlikwidujemy ją, jak wydarzy się to i to, a tymczasem, ponieważ my już wiemy, że się panu na przykład z tej na pewno będzie należało co najmniej 300 zł, no to 300 zł zapłacimy, a resztę, jak się wyjaśni to i to. Teraz od momentu, kiedy ustaną te obiektywne trudności,
ubezpieczyciel ma 14 dodatkowych dni na to, żeby wypłacić resztę pieniędzy. I może jeszcze na koniec posłuchajmy jednego telefonu. Od pewnego czasu przy różnych zakupach sprzętu domowego czy elektroniki oferują mi ubezpieczenie przedłużające gwarancję. Do tej pory starałem się tego unikać, bo uważałem, że no, sprzęty powinny działać chyba troszkę dłużej niż sama gwarancja i jakoś nie przegrałem na tym. Ale mam właściwie takie dwa konkretne pytania. Czy można się wycofać z takiego ubezpieczenia jeszcze w czasie trwania gwarancji? I czy w ogóle warto stosować tego typu zabezpieczenia? No to tak, krótko, warto czy nie warto? Myślę, że każdy musi podjąć sam rozsądną decyzję w tej sprawie. Na pewno trzeba mieć świadomość. Nie ma ubezpieczenia od wszystkiego, nie ma czegoś takiego jak przedłużona gwarancja. Natomiast umowa ubezpieczenia zawsze zawiera ograniczenia, ale też zawiera opis sytuacji, w których ta ochrona jest. I to trzeba wiedzieć, trzeba po prostu sobie zobaczyć, no przykro mi, trzeba przeczytać tę umowę ubezpieczenia. A kiedy możemy się z takiego ubezpieczenia dodatkowego wycofać? Tylko w ciągu 30 dni od zawarcia umowy? Tak, a potem mamy umowę ubezpieczenia zawartą na taki okres, na którą zawarliśmy. No, trzeba myśleć zawczasu. No to będziemy apelować pewnie do naszych słuchaczy, aby myśleli zanim podpiszą daną umowę i żeby też dokładnie czytali wszystkie warunki, żeby później nie było takiej niespodzianki, że umowa miała obejmować wszystko, a później się okazało, że nic z tego nie mamy, tylko stracony czas i poszarpane nerwy. Gościem Polskiego Radia 24 był Marcin Bilecki z Biura Rzecznika Finansowego. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję. Łukasz Prośniewski, dziękuję. Kłaniam się. Dobranoc. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prokurator chce ponownego procesu, a obrona utrzymania wyroku. Za tydzień dowiemy się, czy umorzone w marcu postępowanie przeciwko prezydentowi Gdańska zostanie wznowione. Przypomnijmy, chodzi o złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych. Paweł Adamowicz miał zataić posiadanie dwóch mieszkań i nie ujawnić wszystkich oszczędności. Sąd warunkowo umorzył to postępowanie na okres próby 2 lat. Nakazał prezydentowi zapłatę 40 tysięcy złotych na cel społeczny. Jak tłumaczył prokurator Piotr Baczyński z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, decyzja ta była błędem zarówno prokuratury, jak i sądu. Zdaje się nieprawdopodobne, by po zakupie nieruchomości w postaci przedmiotowych dwóch lokali mieszkalnych ich właściciel nie użytkował ich, bądź nie czerpał z ich użytku jakichkolwiek korzyści lub majątkowych lub osobistych, albo nie ponosił kosztów ich użytkowania, a w konsekwencji by mógł nie pamiętać o ich istnieniu przez okres bez mała 2 lat. Obrońca Pawła Adamowicza, mecenas Jerzy Glanc, jest zdziwiony wnioskiem prokuratury, która wcześniej wnosiła o umorzenie postępowania, a teraz zaskarżyła wyrok. Ta sprawa budzi tyle emocji, tyle zainteresowania prokuratury. Po pierwsze dlatego, kto jest zwierzchnikiem prokuratury, a po drugie dlatego, kogo dotyczy. Prokurator Baczyński ujawnił w sądzie, że oddział prokuratury krajowej we Wrocławiu podjął na nowo śledztwo w sprawie wątków korupcyjnych, które są związane z oświadczeniami majątkowymi prezydenta. Władze stolicy rozpatrują możliwość wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów, powiedział Bartosz Milczarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Władze miasta otrzymywały interpelacje w tej sprawie od radnych. Teraz mają przedstawić analizę kosztów potencjalnej zmiany. My od kilku miesięcy weryfikujemy i analizujemy taką możliwość. Chcielibyśmy, żeby najmłodsi warszawiacy mieli jak najwięcej uprawnień do tego, żeby poruszać się w Warszawie. Właśnie jedną z takich propozycji jest to, żeby mogli jeździć transportem publicznym za darmo. Jesteśmy na etapie weryfikacji, bo ważniejsze są dwie rzeczy. Kalkulacja kosztów, no ale oczywiście musi być to zrobione w oparciu o ankiety, które teraz będziemy wysyłać do warszawskich szkół. Rzecznik warszawskiego ratusza dodaje, że ankiety mają na celu zbadanie zapotrzebowania na bezpłatne przejazdy uczniów oraz oszacowania kosztów. Według Bartosza Milczarczyka decyzja powinna zapaść wkrótce. Myślę, że niebawem będziemy mogli podać, jakie to by były koszty, no i oczywiście decydować o tym, czy rzeczywiście będziemy wprowadzali to rozwiązanie. To może być od kilku do kilkunastu milionów złotych w skali roku. W 2015 roku za przejazd bez biletu ZTM ukarało ponad 3000 nieletnich warszawiaków. W tym roku liczba ta wzrosła do ponad 4. Bezpłatną komunikację miejską wprowadzają kolejne miasta. Za darmo jeżdżą uczniowie szkół podstawowych w Krakowie, a w Rzeszowie bezpłatne przejazdy przysługują bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Teraz na naszej antenie Puls Gospodarki.
Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz, a moimi gośćmi w studiu są pan Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. Witam serdecznie. Pan Jan Strumiło, architekt, ekspert z Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry państwu. Oraz pan Piotr Hoffman, prezes zarządu spółki deweloperskiej HM Invest. Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, panowie, mamy dzisiaj temat, myślę, że dosyć ważny. Puls gospodarki dzisiaj będzie trochę monotematyczny, ale tylko na pozór. Będziemy rozmawiać o rynku mieszkaniowym jako takim, ale też o programie Mieszkanie Plus. A chciałbym zacząć od takiej rzeczy, że do niedawna myślę, że wszystkim Polakom Jarocin kojarzył się głównie z festiwalem muzyki alternatywnej, który w latach 80. był bardzo popularny wśród młodych, którzy kontestowali ówczesny ustrój, ówczesny system. Ale dzisiaj wychodzi na to, że Jarocin będzie się kojarzył, albo może zacząć się kojarzyć, to pytanie do panów, czy zacznie się kojarzyć z programem Mieszkanie Plus. Otóż co się wydarzyło w Jarocinie? Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w Jarocinie powstanie 400 mieszkań czynszowych na wynajem. To pierwszy taki projekt w Polsce. Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce wybudować 400 mieszkań czynszowych pod klucz o metrażach do 55 metrów kwadratowych. Inwestycja szacowana na jakieś 52 miliony złotych z udziałem Skarbu Państwa na poziomie 9 milionów złotych. Ale teraz pytanie do pana prezesa Stasiaka, BGK Nieruchomości. Czy to już jest Mieszkanie Plus? Czy to już jest start tego chyba dzisiaj już legendarnego programu, którym oczarował rząd po raz kolejny polskie społeczeństwo po programie 500+. Panie redaktorze, można powiedzieć, można uznać tak, że jest to swego rodzaju przedsmak programu Mieszkanie Plus. Otóż ten projekt realizowany przez gminę Jarocin we współpracy z funduszem municypalnym, który jest zarządzany przez TFI BGK, jest projektem, który był przygotowany przez ostatnich kilka miesięcy. Negocjacje trwały kilka miesięcy i zaowocowały podpisaniem ostatnio umowy inwestycyjnej. Tak, można uznać, że jest to element programu Mieszkanie Plus. Włączamy ten projekt do programu Mieszkanie Plus. Jest to bowiem projekt w większości spełniający kryteria, które widzimy dla programu Mieszkanie Plus. Przede wszystkim jest to projekt, który służy zwiększeniu podaży dostępnych cenowo mieszkań dla polskich rodzin. Jak wiemy, to jest główny cel programu Mieszkanie Plus. Jak będzie okazja, nieco później, to ja może szerzej wyjaśnię, jak należy rozumieć Narodowy Program Mieszkaniowy, koncepcję programu Mieszkanie Plus i tak dalej. O tym za chwilę. Na ten moment nazwijmy ten program programem Mieszkanie Plus i tak jak powiedziałem, te mieszkania, które powstaną w Jarocinie, są to mieszkania z założenia dostępne cenowo, ale to należy podkreślać, że jednocześnie spełniające standardy, czyli nie są to substandardowe mieszkania i one rzeczywiście, ta oferta jest skierowana do średnio i słabiej uposażonych rodzin. Jednocześnie należy też podkreślić dość istotną cechę tego produktu, tej oferty, mianowicie są to mieszkania na wynajem. To, co my planujemy zaoferować w ramach programu Mieszkanie Plus, mają to być mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności. Tutaj mamy formułę mieszkań na wynajem. Na taką formułę zdecydowała się gmina. Ta formuła, pewnie będziemy za chwilę mieli okazję szerzej o tym porozmawiać, ale ta formuła jest formułą niezbyt popularną w Polsce, a może szkoda, bo ma wiele zalet, tak? Także kiedy będziemy tutaj mówić o zaletach, wadach programu Mieszkanie Plus, to jednym z zagadnień, myślę, który poruszymy, to jest kwestia zalet i wad takiej formuły czysto mieszkania. Ale na razie się poruszamy jakby w mikroskali, bo mówimy o projekcie jarocińskim. Chciałbym poznać opinię ekspertów, pan Jan Strumiło. Podziwiam, muszę powiedzieć, gminę Jarocin i jestem pełen nadziei, z otuchą patrzę na ten projekt, dlatego że to jest rzeczywiście eksperyment w skali polskiej. Na rynku polskim dominuje w tej chwili budowanie mieszkań na sprzedaż, dlatego będę z uwagą śledził rozwój tego projektu, dlatego że, tak jak powiedziałem, jest to krok w dobrym kierunku. Moje doświadczenie z tego typu organizacją ekonomicznego zaplecza powstawania architektury zdobywałem w Szwajcarii, w
której sytuacja jest właściwie odwrotna niż w Polsce, czyli mieszkania własnościowe są swego rodzaju ewenementem, właściwie należą do rzadkości, ludzie cały czas się z nimi oswajają, natomiast dominuje społeczna forma własności. Większe 2/3 społeczeństwa szwajcarskiego mieszka w wynajętych mieszkaniach i to ma taki efekt na rynek, że bardzo trudno jest zarobić na budowie mieszkań, a zmienia to również motywację inwestorów, osób budujących, czy też organizacji budujących, które są bardziej nastawione na jakość. Stąd też, ponieważ jako architekt jestem skupiony szczególnie na tym, w jaki sposób te liczby gospodarcze przekładają się na kulturę, bo to jest udział architektury, tak? Czyli jakie co do naszego życia społecznego wnosi to, co zbudujemy za pieniądze w takim czy innym formacie gospodarczym, to wydaje mi się, że ten eksperymentalny zupełnie jak na Polskę projekt ma szansę otworzyć drzwi do nowych jakości w architekturze. Pan prezes Piotr Hoffman, jak pan na to patrzy z punktu widzenia dewelopera, człowieka, który... Po pierwsze, wydaje się, że... Komercyjnie ocenia. Znaczy, od tego, że dużym sukcesem jest, że ten projekt w ogóle zaczął już tak szybko być realizowany i tutaj współudział BGK Nieruchomości jest widoczny właśnie w tym kierunku, tak jak pan prezes powiedział, że jest poziom, to jest ten poziom 9 milionów złotych, o których podaje informacje samorząd jarociński, tak? To jest udział BGK Nieruchomości. Panie dyrektorze, tutaj jest potrzebne wyjaśnienie, tak to podkreśliłem. Jest to projekt, który jest współrealizowany przez gminę Jarocin, tak. I to są trzy strony, i prawda? Fundusz municypalny, który jest zarządzany przez TFI BGK. My w tej chwili rozpoczęliśmy przygotowania do procesu przejęcia zarządzania tym funduszem, zarządzania aktywami tego funduszu dokładnie od TFI BGK. Ja osobiście jestem zaangażowany w realizację tego projektu z racji, że jestem też członkiem komitetu doradczego w TFI BGK dla funduszu municypalnego. Także udział samego BGK Nieruchomości dopiero będzie jak gdyby zmaterializuje się w najbliższym czasie. Natomiast tak, to jest projekt realizowany ze środków, które pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków przeznaczonych właśnie na wsparcie samorządów terytorialnych w obszarze realizacji projektów mieszkaniowych. Czyli mamy bardzo wyraźny udział Skarbu Państwa, krótko mówiąc, w tym projekcie. Panie doktorze, ogólnie mówiąc, można powiedzieć, że to jest element wsparcia Skarbu Państwa, natomiast chciałbym podkreślić, że nie są to środki, nie należy tak to absolutnie rozumieć, jako środki pochodzące z pieniędzy podatników. Tak? To są środki własne Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast ewidentnie jest udział Skarbu Państwa, ponieważ BGK jest państwowy, który dostrzegł, Skarb Państwa dostrzegł potrzebę jak gdyby wypełnienia luki na rynku, bo też to trzeba wyjaśnić, że to nie jest jakiś brutalny interwencjonizm rynkowy, tylko tak naprawdę jest to wypełnienie luki, która istnieje w tej chwili na rynku, bo oto mamy taką sytuację, że różne są statystyki, ale można przybliżenie powiedzieć, że nawet 40% polskich rodzin jest w takiej grupie, która jest, można powiedzieć, niewystarczająco uposażona, żeby pozwolić sobie na kupno bezpośrednio na rynku, czy to pierwotnym, czy wtórnym mieszkań, bądź uzyskanie kredytu, ale to chciałem podkreślić, nie w ogóle, że uzyskanie kredytu, ale uzyskanie kredytu na mieszkanie o powierzchni, która by satysfakcjonowała, czy spełniała oczekiwania tych rodzin, a jednocześnie są zbyt dobrze te rodziny uposażone, żeby liczyć na wsparcie, już nie mówię o mieszkaniach socjalnych, a nawet komunalnych, ale też wiemy, że jest niedobór mieszkań komunalnych i też Narodowy Program Mieszkaniowy, który jest szerszym jakby programem, również adresuje tą kwestię niedoboru mieszkań komunalnych na polskim rynku. Dziękuję. Wracamy do pana prezesa. Przepraszam, ja przerwałem, a prezes się nam rozwinął. Ważne, że
już nie wchodząc w szczegóły w tej chwili, jaki w tym programie jest udział BGK, mniejszy czy większy, natomiast tak jak pan prezes powiedział, jest to jakiś początek Mieszkanie Plus, prawda? Jest to jakiś element, który będzie wpisywał się później prawdopodobnie w program. Skoro w czerwcu dopiero ogłoszone były założenia do programu przez panią premier, no to istotne jest to, że już dzisiaj jesienią możemy mówić, że te pierwsze jaskółki się pojawiają i ten program w jakimś kierunku... To dosyć szybko, prawda? To dosyć szybko i to właśnie bardzo dobrze, że to już widać, że to staje się namacalne i zaczyna ten program działać. Ja natomiast odniósłbym się do tego, co panowie też mówili, tylko troszeczkę zrobił taką pętlę zamykającą te wypowiedzi, bo tak, pan architekt, pan inżynier powiedział, że w Szwajcarii mamy taką strukturę mieszkań, że właśnie to jest odwrócona sytuacja w Polsce, tak? Dzisiaj można powiedzieć, że nasza struktura mieszkań to jest kilka procent zasobów ogólnomieszkaniowych w kraju przeznaczonych na wynajem, w Szwajcarii 60%, no tak na dużych liczbach. W związku z tym no na pewno mamy miejsce na to, żeby poszerzyć w zasobach mieszkaniowych pozycje mieszkań, które są przeznaczone pod wynajem. To też jest jedno z celów programu Mieszkanie Plus. Wcześniej też realizacji takiej podjął się Fundusz Mieszkań na Wynajem BGK. Chciałbym panów zapytać, ponieważ już ustaliliśmy, że ten program Mieszkanie Plus ruszył, tak, że ten... że to, co się dzieje w Jarocinie, przypomnę, ruszył program budowy 400 mieszkań pod wynajem. To jest jeszcze pilotaż, tak? Ale możemy mówić o tym, że, no nie wiem, pierwsze koty za płoty, tak, panie prezesie? Panie redaktorze, tak, rzeczywiście program Mieszkanie Plus rusza. Nie jest to tylko projekt w Jarocinie, który włączamy do programu Mieszkanie Plus. Trzeba pamiętać o tym, że BGK Nieruchomości, które podjęło się zadania przygotowania, strukturalnego przygotowania wdrożenia komercyjnej nogi, że tak powiem, czy filaru Mieszkania Plus i realizacji projektów pilotażowych, podpisało już dotychczas kilkadziesiąt, konkretnie ponad 30 porozumień i listów intencyjnych z samorządami terytorialnymi w całej Polsce, tak, i w największych miastach, jak i w mniejszych, to też warto podkreślić, w całej przykłady Polsce. Może pan podać, czy jeszcze nie? Tak, to była informacja bardzo powszechnie, jak gdyby dostępna. Tak, to są tak duże miasta, jak na przykład z największych miast Katowice czy Łódź, z mniejszych miejscowości Koło, Konin, ale mówimy o z dużych miast i duże miasta i mniejsze i Biała Podlaska po stronie wschodniej, że tak powiem, i na zachodzie bardziej na przykład Września. Także, że widzimy i na północy na przykład Pelplin, mniejsza miejscowość. Także widzimy tutaj dość dobre pokrycie na terenie całego kraju. Jeśli chodzi o dalszą naszą pracę, to w najbliższym czasie planujemy podpisanie kolejnych kilkudziesięciu listów intencyjnych. Jednocześnie po podpisaniu tych porozumień listów intencyjnych nasz zespół analityczny rozpoczął pracę. Współpracujemy z samorządami celem identyfikacji i oceny tych lokalizacji, które mogłyby w przyszłości być i mamy nadzieję w najbliższej przyszłości być miejscem, gdzie powstaną pierwsze mieszkania programu Mieszkanie Plus. Panie prezesie, ja na chwilę panu przerwę, bo ja chciałbym jednak, bo odnoszę wrażenie, że wiele osób, wielu Polaków tak hasłowo rozumie program Mieszkanie Plus, ale chciałbym, żebyśmy go trochę rozłożyli na części pierwsze. Tak? Doskonale. Dla kogo ten program jest? Czy możemy go bezpośrednio kojarzyć na przykład z programem, który pobił serca Polaków, czyli 500+, tak? Czy to jest podobny program o podobnym zakresie zaadresowany do podobnej grupy społecznej? To jest program, który jest absolutnie komplementarny do programu 500+, ale nie jest to program identyczny. On jest komplementarny w tym sensie, że podobnie jak program 500+, jest to bardzo istotny, to jest drugi tak istotny filar polityki prorodzinnej polskiego rządu, bo tak naprawdę, proszę Państwa, trzeba zdawać sobie sprawę, że takim prawdziwie nadrzędnym celem tego programu Mieszkanie Plus to jest poprzez dostarczenie dostępnych cenowo mieszkań zachęcenie Polaków do tego, żeby odważyć się do posiadania większej liczby dzieci i w efekcie tego odwrócić ten negatywny, bardzo niedobry trend demograficzny, bo otóż, proszę Państwa, no, grozi nam naprawdę poważny spadek liczebności
Polaków, a to nie, to tak naprawdę na koniec dnia to jest problem ekonomiczny, bo dla stabilności ekonomicznej kraju w dłuższej perspektywie jest potrzebna stabilność demograficzna, czyli można nawet powiedzieć, że to jest taki program, który fundamentalny i jego fenomen polega na tym, że doskonale łączy jak gdyby aspekty ekonomiczne i społeczne, na co też kilka razy zwraca uwagę pan premier Morawiecki, mówiąc, że to fenomen właśnie tego programu polega na połączeniu tych dwóch aspektów. Pan Jan Strumiło mówił o tym, że jakby w Polsce filozofia myślenia o rynku mieszkaniowym jest diametralnie różna od na przykład Szwajcarii, w której pan był, ale myślę, że w ogóle od jakby rynków funkcjonujących na zachodzie Europy, tak, gdzie wynajem jest czymś zupełnie naturalnym. Mieszkanie Plus ma odwrócić ten trend, ma jakby nauczyć Polaków wynajmowania mieszkań. Czy to jest ten kierunek? Tak jak powiedział pan prezes, tutaj ja się odniosę do jego słów. Wydaje mi się, że jest to jaskółka zmian. I chciałbym tutaj może strawestować słynne słowa Miltona Friedmana z początku lat 90. z okresu, kiedy Polska przechodziła transformację ustrojową. Milton Friedman powiedział wtedy słynne zdanie o tym, że zamiast naśladować metody używane przez kraje rozwinięte obecnie, Polska powinna raczej studiować metody i sposoby, które kraje rozwinięte stosowały, kiedy nie były jeszcze rozwinięte. Dlatego też trzeba patrzeć na ten początek programu Mieszkanie Plus jako na jakiś punkt graniczny, punkt zmiany paradygmatu zapewnienia mieszkań dla społeczeństwa. To jest bardzo ważna zmiana i dlatego można się, tutaj wspomniałem przykład Szwajcarii, znam sposoby działania informacji, wiem, że szybko może się to zamienić w taki mechanizm, że powiedziano, że Polska będzie drugą Szwajcarią, tak. Ale nie o to chodzi. O to oczywiście chodzi, tak, absolutnie powinniśmy studiować przykłady i uczyć się od najlepszych. Najważniejsze jest to, że historia takiego, a nie innego układu na rynku mieszkaniowym w Szwajcarii, który dodajmy jest bardzo korzystny dla Szwajcarów, dlatego że na przykład w Zurychu, jeżeli zmierzymy koszt mieszkania w stosunku do średniej pensji, to mieszkania w Zurychu są znacznie tańsze niż mieszkania w Polsce. Czyli jeżeli sprawdzimy, jaki procent budżetu rodziny wydaje się na mieszkanie, to w Szwajcarii mieszkania są tańsze niż w Polsce. Tak? Relatywnie do zarobku. Oczywiście siły nabywczej zarobku. Tak. Więc to jest, jak domyślam się, celem strategicznym rządu i to jest oczywiście cel długoterminowy. Cel długoterminowy, mieszkania powinny być tańsze. Tak, oczywiście, mieszkania powinny być tańsze, ale jeszcze tutaj chciałem dodać, że w tej chwili, jak pan prezes powiedział, to Bank Gospodarstwa Krajowego jest tą siłą finansową, która służy do zastartowania tego silnika, ale jak wszyscy dobrze się potrafimy domyśleć, w długiej perspektywie Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie mógł kupić wszystkim po mieszkaniu, prawda? Więc ważne jest dla rządu w długiej perspektywie, żeby uruchomić takie mechanizmy finansowe i społeczne, które rozpoczną jakieś koło zamachowe innego niż dotychczas finansowania mieszkań, czyli żeby ludzie nie kupowali mieszkań z kredytów, tylko w jakiś inny społeczny sposób. Mogę o tym więcej powiedzieć, ale może oddam głos. Pan Włodzimierz Stasiak się zgłaszał ad vocem, wiceprezes BGK Nieruchomości, ale widziałem też, że pan Piotr Hoffman, prezes zarządu spółki deweloperskiej HM Invest, uśmiechał się pod nosem, bo zaczęliśmy mówić o rzeczy chyba dość drażliwej dla deweloperów, bo o tym, że mieszkania powinny być tańsze. Czy mogą być tańsze w Polsce mieszkania, czy można taniej budować, panie prezesie? Proszę Państwa, tak, ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby te mieszkania były tańsze, ale żebyśmy deweloperzy nadal na nich zarabiali, bo tutaj rynek musi być spójny. No, my pracujemy na pewnych marżach i te marże musimy zachować po to, żeby móc utrzymać swoje firmy, utrzymać pracowników i dawać też branży budowlanej po prostu możliwość realizacji swoich celów gospodarczych. Ja powiem tak, na pewno można taniej budować, a w ślad za tym na pewno można taniej sprzedawać, a w ślad za tym na pewno nabywca mieszkania może dzisiaj za te same pieniądze wydawane na 40-metrowe mieszkanie być może kupić 60-metrowe. No dobrze, ale żeby można było to robić. Ja postawię kilka tutaj tez, bo wydaje mi się, że jest kilka podstawowych elementów,
które pozwolą radykalnie, myślę o 20-30%, nawet obniżyć cenę mieszkań. Pierwsza sprawa, ujednolicenie regulacji prawnych. Mówimy o tym, jest to przygotowywany projekt tak zwanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. To by było, byłoby to kompleksowe ujednolicenie wszystkich przepisów prawnych dotyczących zarówno strefy sfery inwestycyjnej, jak i później budowlanej. Dzisiaj jest w tym chaos, jest to bardzo duża uznaniowość w tych przepisach, co powoduje oczywiście wzrost kosztów. A czy mówimy o tym... O ujednoliceniu przepisów tak, dotyczących przygotowania inwestycji, tak, ale co, a później procesu budowlanego. Co idzie za tym ujednoliceniem przepisów? Chodzi o to, żebyście nie musieli dostawać miliona pozwoleń i tak dalej, i tak kwestia dalej. Kwestia biurokracji jest osobną kwestią, bo to jakby już jest technika, jak urzędy dane będą działać. Mi chodzi o to, żeby zamiast dzisiaj różnych przepisów, co do których my musimy się stosować, bardzo restrykcyjnych. Powiedzmy sobie, że warunki techniczne, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, dzisiaj są jedne z najbardziej restrykcyjnych w Europie. To jak my mamy tanio budować, skoro mamy najbardziej restrykcyjne, skoro mamy warunki restrykcyjniejsze niż w Luksemburgu, co do na przykład przepisów PPOŚ czy wielkości mieszkań. Dlaczego u nas musi być mieszkanie najmniejsze 26 metrów, a nie może być 24? Przecież te 2 metry to jest 10% wartości tego mieszkania. Próbujmy to przeliczać, prawda? Okay. Tu 10%, tam 10%. Warunki techniczne są bardzo restrykcyjne. Uważam, że powinny być one zmienione, ale to wszystko pójdzie w tym kierunku, żeby właśnie znaleźć jednolity kodeks urbanistyczno-budowlany. Jedna kwestia. Druga kwestia, brak planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli byśmy mieli wszędzie możliwość działania jako deweloperzy na terenach objętych uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, proces inwestycyjny radykalnie się skraca, unikamy uznaniowości przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i mamy półtora roku krótszy proces inwestycyjny często, bo w dużych miastach oczekiwanie na warunki zabudowy jest około roku, a Warszawa dzisiaj objęta jest w 1/3 terenu planami zagospodarowania przestrzennego. To jest ogromny potencjał na oszczędność. Warszawa to jest chyba osobny przypadek. Dużo miast jest jeszcze gorszy, więc to nie jest tak, że Warszawa jest na szarym końcu. Następne jest kwestia stosowania nowych, innowacyjnych materiałów w budownictwie. Jeżeli my mamy dzisiaj atestowane materiały, które są tylko te, które posiadają atesty, są dopuszczone do stosowania w budownictwie, to proces uzyskania przez jakieś innowacyjne, nowoczesne materiały tegoż atestu jest bardzo długofalowy. Uważam, że jest tu pewien monopol na to, że obracamy się w strukturze istniejących materiałów. Nie możemy budować z nowocześniejszych, które byłyby tańsze. Kwarta A dlaczego nie możecie? No bo nie mają atestów, bo proces uzyskiwania... Być może dlatego nie mają atestów, bo gdybyśmy zaczęli z nich budować, to nie wiadomo, co by się wydarzyło z tymi budynkami. Ten proces powinien być sprawniejszy i można wrócić do pomysłu takiego jak prefabrykaty. Jeżeli spojrzymy na Skandynawię, cała Dania, cała Kopenhaga, stolica Danii jest wybudowana praktycznie w 90% z budynków, budynki zrealizowane są z prefabrykacji. To jest dużo tańsze. I coraz więcej właśnie budynków w Skandynawii powstaje z elementów prefabrykowanych, produkowanych, uwaga, w Polsce. Tak jest, a my nie możemy ich stosować z różnych przyczyn. To jest ciekawa informacja. Prawnych, też psychologicznych pewnych uwarunkowań klienta, ale głównie prawnych. I to jest bardzo ważne, jeżeli w Skandynawii można, a przecież społeczeństwa Skandynawii są jednymi z najbardziej wyedukowanych proekologicznych. Więc nie ma mowy, że te materiały są nieekologiczne, niebezpieczne. Czy niebezpieczne dla środowiska. Kolejna kwestia to jest zmiana w ustawie deweloperskiej. Ja uważam tutaj, że dzisiaj jest za duży położony nacisk na władze banków w zakresie dysponowania pieniędzmi klientów i deweloperów, co przedłuża i wydłuża ten proces, przedłuża i podraża ten proces, w związku z tym kolejne miejsce na oszczędności. Zmiana ustawy o ochronie lokatorów. Jeżeli byśmy zmienili tą ustawę o ochronie lokatorów, otworzyłby się rynek instytucjonalnego najmu. Inwestorzy, którzy inwestowaliby tak jak BGKN, Fundusz Mieszkań na Wynajem, pokazał tą drogę w budynki całe pod wynajem, mogliby usprawnić ten rynek i go potanić. Powiedział Piotr Hoffman, prezes zarządu spółki deweloperskiej HM Invest, a odniesie się do tego pan Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. Bardzo proszę, panie prezesie. Panie redaktorze, do słów pana prezesa Hoffmana się bardzo krótko odniosę. Kontynuując pańską myśl, że powiedział to prezes Hoffman, ja bym tylko dodał i trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast jeśli pan redaktor pozwoli, chciałbym wrócić, ponieważ nie wyczerpaliśmy tematu, czy nie odpowiedzieliśmy na to pytanie,
o dekompozycję tego programu i lepsze zrozumienie, rozebranie, na czym ten program Mieszkanie Plus ma polegać. Dokładnie. Bo udało mi się powiedzieć o podobieństwie do 500+, tak. Natomiast nie udało mi się powiedzieć, a to jest też bardzo ważne, do pewnej różnicy w stosunku do 500+. A za chwilę jeszcze sięgniemy historycznie do poprzednich programów i czy on jest jakoś podobny do tych, które były, które nie, ale bardzo proszę, że jeśli już nam czas pozwoli, bo jak wchodziliśmy do studio, to mieliśmy tak obawę, czy nie za dużo mamy czasu, a ja uspokajałem, że temat jest tak ciekawy, tak rozległy, ale wróćmy może do tematu. Proszę Państwa, czym się różni Mieszkanie Plus od 500+? Przede wszystkim Mieszkanie Plus, mówimy tutaj, zawężone do tej powiedzmy, do tego filara, czy do podstawowej części, która ma być komercyjna. Otóż właśnie to słowo kluczowe. To jest w tej zasadniczej swojej części, jest to projekt absolutnie całkowicie w założeniu komercyjny, rynkowy, czyli nie mówimy o zaangażowaniu pieniędzy podatników. I też nie do końca udzieliliśmy odpowiedzi na pytanie o finansowanie tego przykładowego projektu w Jarocinie. Tak. Żeby to było też jasne, że zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego nie polega na udzieleniu dotacji, subwencji. Oczywiście ten bank też wspiera budownictwo, ponieważ... Tak, ale mamy do czynienia z komercyjnym przedsięwzięciem. Ale tutaj mamy, prawda, do czynienia z komercyjnym przedsięwzięciem. Co więcej, jest to oczywiście jeden z modeli potencjalnych współpracy, który będziemy chcieli zaaplikować, jeśli chodzi o współpracę z samorządem, z jednostkami samorządu terytorialnego, ale ten model polega na tym, że fundusz inwestycyjny, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, niejako finansuje budowę, tak? Czyli jest to wspólne przedsięwzięcie polegające na tym, że gmina wnosi grunt, tak, fundusz dostarcza środki umożliwiające wybudowanie budynku na tym gruncie, tak, a następnie fundusz wycofuje się. Taki model jest właśnie w Jarocinie i myślę, że to powinien być model jak najczęściej stosowany w naszej współpracy. No jest jeszcze deweloper, który to buduje, prawda? Jest deweloper, firma budowlana, no często ta granica jest jakoś tam zatarta, który to buduje, tak? Tak? Jeśli chodzi o finansowanie, fundusz się w tym modelu współpracy wycofuje, jest wykupowany przez samorząd czy podmiot kontrolowany przez samorząd, tak? Musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Przed mikrofonem był Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Kłaniam się. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rząd przyjął projekt ustawy powołującej komisję weryfikacyjną do zbadania reprywatyzacji w Warszawie i ustawy dotyczącej nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa. Poinformował o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak podkreślił, komisja weryfikacyjna ma rozpocząć pracę niebawem. Ma doprowadzić do wyjaśnienia tej całej sytuacji, do skontrolowania tych decyzji, które były przyjmowane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie i weryfikować, na ile one były oparte na przepisach prawa, na ile na dokumentach nielegalnych. Chcemy, żeby ta komisja wystartowała na początku roku. Jak wskazuje rzecznik rządu, ustawa dotycząca mienia Skarbu Państwa określi, kto będzie nim zarządzał po likwidacji Ministerstwa Skarbu. Aby spółki były przyporządkowane w sposób merytoryczny do poszczególnych resortów, również uda się wygenerować dodatkowe oszczędności dla budżetu w kwocie około 100 milionów złotych rocznie. Ta ustawa również ma ukrócić patologię w spółkach Skarbu Państwa, wprowadza odpowiednie instrumenty do tego, by nadzorować takie umowy, jak za naszych poprzedników bardzo często były w spółkach zawierane, które doprowadzały do drenażu środków publicznych. Te umowy bardzo często były jednoosobowo zawierane przez członków zarządów spółek Skarbu Państwa. Te umowy będą już kontrolowane przez Rady Nadzorcze. Ustawa o mieniu Skarbu Państwa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Rząd przyjął dziś też m.in. projekt ustawy dezubekizacyjnej. Zakłada ona, że emerytury i renty wypłacane funkcjonariuszom dawnej bezpieki będą mogły mieć maksymalną wysokość taką, jak przeciętny poziom życia poziom tych świadczeń z ZUS. Renta rodzinna dla takich osób nie będzie mogła być wyższa niż 1700 zł. Ustawa ma dotyczyć około 33 tysięcy osób. Rosja zagroziła Unii Europejskiej konsekwencjami w związku z przyjęciem przez Europarlament tzw. rezolucji antypropagandowej. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Moskwa odpowie retorsjami na każde działanie wymierzone w rosyjskie media. Większość posłów Parlamentu Europejskiego uznała w przyjętej rezolucji, że nasilająca się rosyjska propaganda jest zagrożeniem dla Europy. Autorką dokumentu jest polska deputowana, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.
Występując na konferencji prasowej w Moskwie, rzeczniczka rosyjskiego MSZ zapowiedziała, że jej kraj jest gotów odpowiedzieć konsekwencjami, gdyby unijna rezolucja bezpośrednio zaszkodziła interesom rosyjskich mediów. Jeśli ten dokument będzie praktycznie zastosowany w kontekście ograniczania działalności rosyjskich środków przekazu na terytorium państw Unii Europejskiej, to zostaną zastosowane środki odwetowe. Zagroziła Maria Zacharowa. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji, odpowiadając na pytanie jednego z zagranicznych korespondentów, potwierdziła, że konsekwencje te będą dotyczyły również zachodnich dziennikarzy pracujących w Rosji. Rzeczniczka przypomniała, że w ubiegłym roku z Polski został wydalony rosyjski korespondent, na co Moskwa odpowiedziała wydaleniem polskiego korespondenta. Mówiąc wprost, będziemy zmuszeni stosować takie lustrzane środki odpowiedzi, dlatego że nic więcej nam nie pozostaje. Wcześniej rezolucja Parlamentu Europejskiego skrytykowana została przez prezydenta Władimira Putina, który nazwał ją degradacją wyobrażeń o demokracji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Parlament Europejski zaapelował do władz Białorusi o wprowadzenie demokratycznych reform. W rezolucji zaznaczył, że od ich realizacji uzależnione są dalsze relacje władz w Mińsku z Unią Europejską. Andrzej Geber. Parlament wyraził zaniepokojenie uchybieniami podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Prowadzone przez władze w Mińsku pozytywne zmiany są jego zdaniem niewystarczające. Posłowie zaapelowali o bezwłoczne przeprowadzenie reformy prawa wyborczego zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji oraz poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka. Ponadto parlament wezwał też władze w Mińsku do rehabilitowania więźniów politycznych i wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci. Poseł Ryszard Czarnecki zauważył, że przed Białorusią nie należy zamykać drzwi, równocześnie nie powinno się przechodzić obojętnie wobec łamania zasad demokracji. Trzeba, jak zauważył, zachęcać do wprowadzania reform. Podobnego zdania jest poseł Bogdan Zdrojewski, który widzi pewne postępy poczynione przez władze w Mińsku. Uważa, że należy utrzymać z nimi dialog i krok po kroku wymuszać zmianę sytuacji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. W tym roku Polacy planują wydać na święta 5% więcej niż rok temu. Tak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Oznacza to, że polska rodzina wyda na ten cel średnio 1121 zł. Magdalena Jończak z Deloitte wyjaśnia, że najwięcej pieniędzy przeznaczymy na produkty spożywcze. W Polsce wciąż w stosunku do, szczególnie do innych krajów europejskich, jednak wiodą wydatki na żywność. Prawie 45%, następnie prezenty, a około 120 zł wydamy na spotkania towarzyskie. Pewien wpływ na poziom wydatków będzie miał program Rodzina 500+. Z badania wynika, że najczęściej kupowanymi prezentami będą kosmetyki i perfumy, a także słodycze i książki. Prognoza pogody. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na południu Polski możliwe niewielkie opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:05 w Polskim Radiu 24. Świat w powiększeniu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przy mikrofonie Paweł Reszka, a dzisiaj będziemy rozmawiali na temat 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Z pozoru może to się wydawać, że to jest jakaś zupełnie nudna historia, ale powiem Państwu, że jak jeżdżę szczególnie po krajach wschodu i rozmawiam z mądrymi ludźmi, to oni powołują się na stosunki Polski i Niemców jako na dowód na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli Wy po tak trudnej historii potrafiliście się z nimi dogadać, to wszystko wydaje się łatwe i osiągalne. Czy to jest tak, że mamy tylko powody do dumy, czy też w tej beczce miodu jest łyżka dziegciu? O tym porozmawiam z panem Korneliuszem Ochmanem, członkiem zarządu, dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Pan Ochman jest Niemcem, a więc jest pewny siebie, oszczędny, pracowity, kulturalny, no i jest patriotem. Jest to także człowiek uczciwy, niestety przeważnie dba tylko o swoje interesy. To są takie stereotypy Polaków o Niemcach na podstawie badań socjologicznych. Panie Korneliuszu, a jakie są stereotypy Niemców na temat Polaków? Wiem, że pan prowadził takie badania, polityka i życie codzienne, niemieckie spojrzenie na Polskę i Rosję. Co Niemcy o Polakach myślą? No, myślą przede wszystkim pozytywnie. Na podstawie rozwoju sytuacji w ostatnich 10-12 latach, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obraz Polaków w Niemczech się zmienia. I zmienia się tam, gdzie był najgorszy, to znaczy w Niemczech Wschodnich.
w Niemczech Wschodnich, w byłej NRD, przecież Polacy również pod wpływem propagandy oficjalnej mieli bardzo negatywny obraz Polski i to w ostatnich latach, szczególnie po otwarciu granicy, po wprowadzeniu Schengen, zmienia się pozytywnie i zmiany, które zachodzą w Niemczech Wschodnich, są bardziej wyraziste niż obraz Polski w Niemczech Zachodnich, gdzie na granicy francusko-niemieckiej niewiele się zmienia i tam jest wiele jeszcze takich negatywnych stereotypów, na przykład o Polakach, złodziejach samochodów i tak dalej, ale w Niemczech Wschodnich to się bardzo dużo zmienia. Ja pamiętam, że chyba najgorszą prasę mieliśmy w Niemczech, szczególnie wschodnich, w czasach Solidarności i tuż po, bo ta Solidarność niemieckich, wschodnio-niemieckich komunistów bardzo gniotła i robiono taki wizerunek Polaka nieroba, anarchisty. Dokładnie tak. I powracano w tej propagandzie do starego pojęcia Polnische Wirtschaft, czyli polska gospodarka, która ma korzenie jeszcze w czasach pruskich XIX wieku i to obecnie absolutnie już nie odgrywa żadnej roli, a wręcz odwrotnie, wzrost gospodarczy w Polsce i aktywność gospodarcza Polaków odgrywa w Niemczech dużo ważniejszą rolę niż na przykład jeszcze 10 lat temu, a obecnie również inwestycje polskie w Niemczech są coraz ważniejsze i na przykład to, że w Berlinie jeżdżą polskie autobusy, to dla przeciętnego Niemca to jest na przykład szok. Że potrafiliśmy. Tak, że polskie autobusy są lepsze od niemieckich autobusów i tańsze i dlatego miasto Berlin od kilkunastu lat kupuje polskie Solarisy. Ja powołam się na te badania, które współautorzy tego opracowania zamieścili. Ja jestem według tych badań towarzyski, religijny, życzliwy przedsiębiorczy, natomiast mogę mieć problemy z nadużywaniem alkoholu, z uczciwością i z chludnością. Natomiast wie pan, co mnie uderzyło, że Niemcy nie mieliby problemu z zaakceptowaniem Polaka jako współpracownika, jako sąsiada, a nawet jako szefa, natomiast mieliby problemy z zaakceptowaniem zięcia albo synowej z Polski. Ale to jest właśnie stereotyp, bo rzeczywistość jest całkiem inna, bo małżeństwa polsko-niemieckie są dosyć popularne. Oczywiście. I tutaj te badania socjologiczne to właśnie przedstawiają te stereotypy, a rzeczywistość jest niekiedy... Wyprzedza stereotypy. Tak. Zazwyczaj tak jest. A co do nadużywania alkoholu, to konsumpcja alkoholu w Niemczech rośnie z każdym rokiem, a konsumpcja alkoholu w Polsce maleje, szczególnie jeżeli chodzi o piwo. Także widzimy tutaj również, że rzeczywistość jest inna niż badania socjologiczne. Dobrze, panie dyrektorze, to teraz chciałbym, żebyśmy sobie tak prześledzili, jak myśmy dochodzili do tego traktatu z 1991 roku. No, chyba trzeba powiedzieć, że zaczęło się od tego, to trzeba przypomnieć, że Polska przesunęła się ze wschodu na zachód i na początek nie bardzo było wiadomo, o którą Nysę chodzi. Najpierw Stalin narysował granicę na Nysie Kłodzkiej, potem na Nysie Łużyckiej. I w końcu powiedziano, dobrze, to niech to będzie Nysa Łużycka, ale tak naprawdę to dogadacie się na konferencji pokojowej. I ta konferencja nigdy się nie odbyła i Polska znalazła się w dziwnej sytuacji, bo okazało się, że ta nasza wschodnia granica, zachodnia granica zależy od Stalina. I w Polsce bardzo często się mówiło, no nie za bardzo możemy podskoczyć temu Związkowi Radzieckiemu, bo przyjdzie tutaj pan Czaja i pan Chupka na amerykańskim czołgu i nam to wszystko zabiorą. No to też stereotypy. A to z tą Nysą to nie było aż tak źle, gorzej było ze Szczecinem przecież, czy ze Świnoujściem, gdzie w latach 50. Wojska radzieckie odstępowały jeszcze ostatnie tereny, części portu i tak dalej. Także tu w praktyce również wiele zależało od wojsk radzieckich i od komendanta wojsk radzieckich w Legnicy, który był tutaj, miał więcej do powiedzenia niż politycy w tym czasie. Ale granica została przecież uznana przez Niemiecką Republikę Demokratyczną i jednak no, nie wystarczało to polskiemu rządowi, czy również społeczeństwu.
została uznana w 1950 roku, ale ja się tak zastanawiam, jak to było z tymi Niemcami wschodnimi? Czy oni też liczyli trochę, że Stalin może coś im tam zwrócić? Czy we wschodnich Niemczech to było takie oczywiste, że uznajemy to przesunięcie granic? Wiem, że był taki minister sprawiedliwości Max Fechner, który mówił, że wschodnioniemiecki, który tak, mówił, tak, że to jest nie fair, że to jest zdrada niemieckich interesów uznawać tę granicę. Czyli rozumiem, że nawet we wschodnich Niemczech, którzy byli podlegli Moskwie, tak, nie było takiej zgody. Oczywiście w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej to oficjalna polityka nie miała poparcia społeczeństwa i szczególnie jeżeli chodzi właśnie o ten Szczecin, to nawet się upominano oficjalnie w Moskwie, że to przecież według Poczdamu i tak dalej, to nie jest powiedziane, że miasto Szczecin ma być polskie. No, przypomnijmy, że granica idzie przez Odrę i Nyszce Łużycką, a Szczecin jest nad Odrą, ale nie po tej stronie, nie, która miała należeć do Polski. Tak, Polska troszeczkę Szczecin sobie wzięła prawem kaduka i to było trochę tak, że Polacy bardzo szybko zaczynali organizować tę administrację, wiedząc z jednej strony, że wszystko może się zmienić bardzo szybko, z drugiej strony próbując jakoś na towarzyszy radzieckich wpłynąć, bo przecież oni lubili wywozić na przykład całe fabryki. Ta słynna Pabieda, znaczy, czyli Warszawa, to był niemiecki samochód wywieziony, zdaje się, z Wrocławia. Cała linia produkcyjna i wiele takich przykładów. No były takie przypadki, ale jeszcze bardziej kontrowersyjne od Szczecina to jest przecież Świnoujście, bo to już jest całkowicie na wyspie, która miała pozostać w Niemczech Wschodnich i tak dalej. Także to są historie już układów pomiędzy Niemcami Wschodnimi, pomiędzy komunistyczną partią, potem Zjednoczoną Partią Jedności i tak dalej i polskimi komunistami. Myślę, że tutaj bardzo, bardzo ważne było również to pierwsze otwarcie takie jeszcze organizowane i tak dalej w latach 70., gdzie doszło do pierwszych kontaktów pomiędzy obywatelami Niemiec Wschodnich i pomiędzy Polakami i tutaj problemy, które z tego wynikły, to były właśnie czy tam wykupywanie towarów, czy propagandowe wyjazdy do Polski i reakcja komunistów wschodnioniemieckich, że te wyjazdy do Polski to właściwie nie wspierają tego, tylko raczej więcej powstaje wątpliwości u młodych obywateli NRD, którzy wyjeżdżali do Polski. Także tutaj te lata 70. były takie kontrowersyjne. No dobrze, ale zanim przejdziemy do lat 70., to chciałem pana zapytać o taką rzecz, bo ja pochodzę, moja mała ojczyzna się nazywa Choszczno, kiedyś to się nazywało Arnswalde, to jest 70 km od Szczecina. Ja nie mam innego domu, ja się tam urodziłem i to jest moje, no ale jednocześnie to jest przecież Arnswalde. Jak wiemy z opowieści babci, jak to wszystko się odbywało, że całe miasto było zniszczone, puste, jeszcze jacyś Niemcy tam mieszkali, potem byli zmuszeni do wyjazdu, ale kiedy Niemcy zrozumieli to, że ich krzywda, no bo wyjechali, nakłada się na ich krzywdę też krzywda ludzi wypędzonych ze wschodu, ludzi, którzy stracili swoje domy na wschodzie, tak jak moja rodzina, która miała piękny dom w Wilnie i została rzucona gdzieś, nie wiadomo gdzie, jak to mówiono, na dziki zachód. Nie ma tutaj takiego jednoznacznego obrazu. Mamy przecież przykład Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Zachodnich, który już w latach 60. to zrozumiał, czy przedstawicieli Kościoła, którzy to zrozumieli. Z drugiej strony mamy obywateli Niemiec Wschodnich, którzy zostali odgórnie zmuszeni do tego, a wewnętrznie to można powiedzieć, że nawet do czasu zjednoczenia Niemiec tego nie zaakceptowali. Mamy w Niemczech Zachodnich przykłady polityków, którzy byli w Związku Wypędzonych i tak dalej, którzy później w latach 70. czy w 80. byli, można powiedzieć, apostołami pojednania i tak dalej. Także nie ma tutaj jednoznacznego obrazu. Mamy różne, to zależy od losów poszczególnych ludzi. Mamy pozytywne przykłady, gdzie Niemcy wracali na tereny, z których zostali wypędzeni i zostali byli przyjmowani właśnie przez tych ludzi, którzy z Lwowa czy z Wilna przyszli bardzo pozytywnie, a mamy również przykłady negatywnie, gdzie nie wpuszczano ludzi do domu. Także obraz tutaj nie jest jednoznaczny. Myślę, że te procesy zachodziły przez 30-40 lat, a są takie przykłady, że
pozytywne, że to kilka lat trwało, a są przykłady negatywne, gdzie po 50 latach nawet dzieci czy wnuki nie były skłonne rozmawiać z ludźmi, którzy się w danym domu wychowa. Czy dla Niemców taka wypowiedź słynna z października 1960 roku biskupa Berlina Juliusa Döpfnera, biada Niemcom, którzy nie chcą dostrzec przyczyn tej tragedii i zapominają o pokucie za wyrządzoną krzywdę. Czyż zgodne istnienie obydwu narodów nie jest dla przyszłości ważniejsze od problemu granic? To powiedział biskup i czy on wywołał u Niemców szok? No, tutaj nie ma też jednoznacznego. U części Niemców był to szok, innym dało to wiele do myślenia, ale trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że były znaczne różnice w latach 60. w podejściu Kościoła ewangelickiego i Kościoła katolickiego. Kościół ewangelicki w 1965 roku wydał memorandum wschodnie, które mówiło o tym, że sugerował, że te granice trzeba by było w końcu uznać. Oczywiście, a przedstawiciele kościoła episkopatu, przedstawiciele kościoła katolickiego nie odpowiedzieli na przecież list biskupów polskich i na z 1965 roku, tak, którzy mówili, wybaczamy, prosimy o wybaczenie, tak. Co wywołało zresztą niesamowitą wściekłość polskich komunistów. Nie tylko komunistów, całego społeczeństwa, bo społeczeństwo w tym czasie nie było przygotowane jeszcze na takie słowa, także widać tutaj głęboko chrześcijańskie. Tak, i że tu hierarchowie Kościoła katolickiego myśleli dużo bardziej w